Witam wszystkich bardzo serdecznie. Celem spotkania jestem ja. Ja, czyli ty, czyli to, co o sobie każdy z nas utrzymuje w swoim mniemaniu. Żeby długo nie czekać, zaczniemy od razu. Tak jak myślimy, tak jak ten świat myśli, jak to jest od początku. Plan jest generalnie taki, przejdziemy od tego, co świat myśli, a skończymy na tym, czym jesteś. Oczywiście celem tego naszego spotkania jest przybliżenie Tobie tego, co jest poza symbolami, tego, co jest poza Twoimi przekonaniami, po prostu tego, co jest prawdą w Tobie, o Tobie, tego, czym jesteś. To jest naszym celem, ale żeby dojść do tego, czym jestem, czym jesteś, musimy przejść krótką drogę, która tak naprawdę jest tylko symbolem, następnym symbolem do przebaczenia. Ok, a więc znajdując się tutaj na tym świecie, w pewnym momencie czasu i przestrzeni, pojawiasz się jako ta pusta tablica. Tabula rasa, jak kto woli, z łaciny. Pusta tablica, na której nic nie ma. Masz przed sobą... nic nie masz przed sobą. Bo pojawiasz się jako pusta tablica. I teraz jak ten okręt, ja tutaj znowu przygotowałem gotowca. Ocean, a ty jako łódź, jeszcze bez żagla i bez kapitana, jeszcze nawet nie wiesz ani dokąd masz dopłynąć, nie wiesz w ogóle, co to jest płynięcie, nie wiesz, co to jest życie, ale masz swoich przyjaciół, wielu najczęściej. Oczywiście to jest jedna z możliwości tego, co się dzieje tutaj w życiu. I ci przyjaciele uczą cię, bo sami zostali nauczeni. Symbole, 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 symbole. Bo sami zostali nauczeni. Cóż mogą cię innego nauczyć, niż sami zostali nauczeni, tak? No, uczą cię, że jesteś. No właśnie, że jesteś. I teraz zostawmy ten symbol okrętu, jeszcze bez kapitana. I zajmijmy się tym, czego nas nasi przyjaciele, autorytety uczą. Oczywiście są to najczęściej rodzice. Najczęściej. W każdym słowie symbolu jest pewna doza tego, czego nie wiesz. Czyli pewna doza czegoś, co trzeba uzupełnić. I tutaj ta wolna przestrzeń, pusta tablica, tabula rasa powinna być przemieniona z niepewności, z falowości, z migotania, z niepewności, jeszcze raz powiem, w pewność. Także to, co jest napisane w Biblii, że po prostu powiedz górze, że się przesuniesz, a ona się przesunie. Nie będzie niczym dziwnym w Twoim życiu, czy też jakiekolwiek inne cuda. Wracając do tego, że rodzisz się tutaj, powiedzmy, że to jest osesek i on zostaje nauczony. Oczywiście przechodzi różne etapy, ewoluuje, ale zajmijmy się krótkim wycinkiem tego naszego życia. Coachowie wiedzą, o co chodzi. Ci, którzy zaznajomili się z linią czasu, też wiedzą, o co chodzi. Ale generalnie liniowość naszego życia jest bardzo prosta, bo zaczyna się gdzieś w punkcie naszych narodzin, a kończy gdzieś tam w naszej domniemanym punkcie zejścia z tego świata, czyli tak zwanej śmierci.
Oczywiście śmierć też jest przekonaniem, ale po kolei. Powiedzmy, jeżeli jesteś już rozumnym człowiekiem, według tego świata w miarę normalnym, normalność oczywiście też jest symbolem, znajdujesz się gdzieś, powiedzmy, tutaj, pośrodku tej linii czasu. Tu jest początek, tu jest koniec, albo jak to niektórzy rysują na grobach, to tu jest gwiazdka, a tutaj jest krzyżyk, cokolwiek to znaczy. Ok, znajdujesz się tu. Oczywiście czasami jesteś w dobrym humorze, czasami w trochę mniej dobrym humorze. I w pewnym momencie tego życia dochodzi do ciebie najważniejsze pytanie. Kim jestem? Kim jestem? Ma być znak zapytania, kim jestem? I szukasz u niego, szukasz odpowiedzi na to pytanie. Oczywiście szukasz u swoich przyjaciół, znajomych, starszych, młodszych. Szukasz go w telewizorze, w obrazach, w książkach, w nauczaniu. Ale nie szukasz go to, tu, gdzie ono jest, gdzie ta odpowiedź jest na twoje pytanie. W tobie samym. Znaczy, oczywiście, że poszukujesz go też tam, ale tak naprawdę, jeżeli go szukałeś, ale tak naprawdę nie jest to dobre, bo jak wiemy, w tym życiu jakakolwiek nauka bez celu jest bez celu. Błądzisz bezcelowo w różnych meandrach tego życia, począwszy od, załóżmy to, biznesu, poprzez myślenie, że możesz być przywódcą stada albo samozatrudnionym. Możesz też być pracownikiem, możesz też być bezrobotnym, możesz też być kimkolwiek. Są jakiekolwiek możliwości są na tym świecie. I to jest całkiem ok, bo to jest myślenie tego świata i ty się mu poddałeś. Albo, inaczej mówiąc, płyniesz z nurtem tego, co myślisz, że jest. I tutaj tak naprawdę zaczyna się i kończy rola tego świata. Bo w momencie, kiedy wychodzisz poza to wszystko, co jest zawarte także w mądrych książkach, zaczynasz poszukiwać czegoś więcej, czegoś głębiej, czegoś, co nie ma swojej odwrotności i wychodzi poza wszelkie symbole. Poza wszelkie symbole. Czy to jest krzyż, czy to jest cokolwiek innego, czy to jest yin-yang, poza wszelkie symbole. Poszukujesz tego, co jest stałe, bo jak się okazało, nic w tym świecie nie jest stałe. Samochód też nie jest stały. Żona, mąż też nie jest stały. I tak dalej. Tak wiadomo, że nic na tym świecie, co jest związane z czasem i przestrzenią, nic nie jest stałe. Więc w pewnym momencie wiara, najczęściej to jest ta wiara, która przychodzi po rodzicach, chociaż teraz mamy czasy, kiedy to wszystko się rozróżniło na szczęście i mamy możliwość tak zwanej wolności. Ok, co się dzieje dalej? Jeżeli nie masz konkretnego celu, jeżeli nie masz konkretnego kierunku tutaj, jeżeli nie masz celu i nie masz kierunku, to także nie masz środków, żeby do tego celu w jakikolwiek sposób dojść. Dobra. Jako taki obraz mamy, ja go tutaj bardzo chaotycznie nakreśliłem, ale jest w tym jakiś sens. I dla tych, którzy są troszkę inaczej poukładani, wszystko jest zrozumiałe i proste do tego momentu. Jak się dowiadujemy,
z różnych filmów, różnych przesłań, różnych przekazów, coś ma na ciebie wpływ. Jak myślałeś do tej pory, to, co jest zewnętrzne, wpływa na ciebie, czyli temperatura, pogoda, nastrój i tak dalej, i tak dalej. Wszystko, co przychodzi do ciebie z zewnątrz, ma na ciebie wpływ. Oczywiście ty, jako jednostka myśląca, jako człowiek rozumny, reagujesz na ten wpływ i dostosowujesz się, jak to bardzo często bywa, bardzo szybko, do wszelkich okoliczności zewnętrznych. Ok. Model tego świata jest taki i w pewnym momencie, kiedy przechodzisz przez to życie z mniej lub bardziej postawionym celem, po prostu ono mija i niektórzy w innych wiarach mówią, że przychodzi następne wcielenie. Jak się okazuje, my powinniśmy też dostać taki przekaz, no ale w Biblii nastąpiły pewne zmiany niezależne od nas, ludzi, którzy przychodzą tu i teraz. I to jest ok. A propos tego, co się może zdarzyć w twoim życiu, bądź na wszystko przygotowany. I tak jak podczas nauki medytacji, cokolwiek dzieje się, może tobie pomóc w koncentracji na celu, albo może cię rozwalić i wtedy, to jest mój tata, i wtedy to, co cię przyjdzie rozwalić, po prostu cię rozwali. Jeżeli nie jesteś skoncentrowany na swoim celu, to cokolwiek do ciebie przyjdzie i zacznie cię zajmować, ty musisz na to zareagować i tak jak ja teraz reaguję, żeby popatrzeć na czas, mam ileś tam minut, jeszcze są moje okulary. Oczywiście wychodzimy poza czas, ale jesteśmy jeszcze w ramach czasu, dlatego musimy się mu w pewien sposób poddać. Dobrze, mamy następne przekonanie, które jest do przejścia, to jest przekonanie, że jesteś ograniczony, że jesteś ograniczony czasem i przestrzenią, że jesteś ograniczony tym ciałem. Przechodzenie przez wszelkie ograniczenia jest głównym tematem nauki, o ile twoim celem jest wyjście z tego, i tym zajmiemy się w części, którą nagram za chwilę, i powiemy sobie o tym, jak następuje prowadzenie, kto cię prowadzi, po co i dlaczego. Wróćmy jeszcze na chwilę do tego tutaj. Właściwie możemy sobie połączyć teraz te dwie rzeczy, te dwa symbole. Ty jako kapitan tej łodzi w pewnym momencie jesteś na swoim miejscu, masz w ręku ster, czy rumpel, czy normalny ster kołowy, czy jakikolwiek w tej chwili to może być joystick. Tak naprawdę jest to tylko narzędzie i w momencie, kiedy masz rozłożone żagle, płyniesz. Co napędza tę żagle i co robi z tym wszystkim kapitan? Tym zajmiemy się za chwilę w następnej części. Oczywiście wszystkiego najlepszego, kocham cię i pamiętaj, że jesteś i pamiętaj, że tak naprawdę nic nie jest w stanie ciebie rozwalić oprócz twoich własnych przekonań. Przekonań, które masz w umyśle, zaraz do tego, co to jest umysł, również dojdziemy. Ok, przełączamy się na następny krótki film.